Jedziemy tak, to czekawa taką łamku. Tak jest. I jedziemy na noc, nie? Tak. No, liczę na karmę. I będę karmiła gołąbki i będę spać. Tam. To jedziemy już? Już jedziemy. I tam poczekajmy na mamę. No. Zuzia ma rodzinę, że jej niedobrze jest, a jeszcze my ujechali może z 10 km. Także Bałtów by był zły pomysłem, bo na Bałtów chcieliśmy jechać, ale to jest za daleko jednak na 2 dni, to jak już coś tutaj na 3-4 dni i Sandomierz sobie zwiedzić. A tu testujemy młodego, czy liczymy. No Zuzia pewnie zaraz uśnie. A tam jedzie Land Rover. Wyprawowy. Dyskoteka dwójeczka. Także śmigamy. I teraz nie na Kazimierz, tylko bardziej bliżej rynku głównego, żeby Zuzia sobie gołąbki karmiła, tak? Tak, Zuzia, gołąbki? Na te git. No, mały jest tutaj twardziel. On w ogóle prawie nie śpi. Jak jedziemy, a Zuśka... Nie wiem, czy widać. Jesteśmy w Krakowie? O, Maksiu leży, ładnie my się zaparkowali tutaj na, nie wiem jaka to ulica, ale fajnie zaparkowana. Jedziemy, nie? A co, to samo? Czy nie, inne były. No, inne. Nie wiem. To, że nie było. Testujemy tego kapsułkowy. Tylko tam to sobie posłodziłem już. Ułożył łyżeczkę. Moje lepsze. Kapsułkowy ekspres. Tutaj jesteśmy w takim małym, nie wiem, czy to apartament, pokój. Apartament. Kibel taki, przeszklone drzwi. Kibelaczek. Szafka, a to jest aneks kuchenny, którego się też tak pyk i nie ma aneksu, pyk i jest, a tu Zuśka się już bawi dywanem, Maksiu z mamą. Maksiu, co? Gdzie ja jestem? Ja ciebie, czy się w ogóle uda nam wyjść, ale chyba idziemy, nie? No nie, na pewno, no i z mamą będzie spokojne, że to gorzej będzie z Zuśką. Tutaj jeszcze wam ten... Za okna pokażę. Będzie to fryzjerstwo. Czerwone. Sobie jedziemy. Już na rynek. Młody, Zuzia ze mną. Mama, no szybko. Musimy zjechać chyba na chodnik, Zuzia, nie? Teraz kupimy rogalika, dobrze? Dobrze. Znaczy cały czas idziemy. To o co ci chodzi? He? Proszę tu powiedzieć ludziom do kamery, o co ci chodzi? No ja chcę po prostu rogalika na gołąbek. No to idziemy po rogalika. Na szczęście. No. Koniki. Widzisz? Już jesteśmy w Krakowie. Fajnie, Zuzia? Cieszysz się? No tak, git. Jest
Dzisiaj my trafili, Zuzia, na Dzień Ukraiński. To chodź. Daj, kupimy jej tego fresza, bo przecież będzie... A, tam jest rogalik. Smakiem i z sezamem są, jak pan chce? Smakiem i sezamem. Bo, nie smakiem, tylko z sezamem i z solą jeden. To jeden solon, jeden sezamem. Dobra, będzie 3,60. Trzymaj. Jakby coś pan po 20 groszy znalazł, czy po 10. No i dzwony biją. Może będzie trąbacz grał. Mama nam zginęła, nie Maksiu? Mamy tu truskawki w czekoladzie. Ile ludzi dzisiaj. Masakra. Zajebiste. No, truskawka w czekoladzie. A truskawka to jest? Truskawka i miks owoców wziąłem. No, takie coś. No Maksiu? Grał pan na trąbce. A Zuzia idzie. Karmi tutaj gołąbki, Zuzia. Zuzia karmi gołąbki. Maksiu sobie tutaj leży. Owocki w czekoladzie zjedli. Marża 1500%. Ale to jest ten urok. Zuzka. Ile turystów? Masakra. No. A to tak niedaleko, nie? 60 km. I jesteś, kurde, w mieście, co jedno z największych miast turystycznych w Polsce. W Europie. Czy w Europie nawet? Chyba, albo największy rynek w Europie. Turystyczny? Nie, rynek. A, rynek. Rynek, no. Maksiu widział pierwszy raz w życiu gołębia. I wywiad. Jak się czuje pan, widząc gołębia? Tak samo, jak i przed. Tak, przed. O, ta. Taki gołąb to gołąb. Tu mokaczki. No a potem pojedziemy jeszcze może we wrześniu do Zakopanego. O, to tam będzie fajnie. Relaks, basen, relaks, leżenie i widok tylko. Zuśkę się do Kulkolandii da. Pokaż się. No. Bo tam jest za ten, wiesz, schody na dół. Na dół, tam są podziemia potem. O, ale mnóstwo ludzi. Nie, Zuzia? Dużo, nie? Ludzi. Tam jest jeszcze ten ukraiński cały dzień i bardzo dużo jest Arabów. Bardzo, bardzo. Breakdance. No, to są ci sami. To też ten, o ten starszy. Idziemy do sprawdzonego kampanii piwowarskiej. Jak będzie oczywiście miejsce, bo może nie być miejsca. No jesteśmy. O, sprawdzone. Sukienica, w sumie kampania piwowarska, bo tu w tym pod Wawelem jest zapicie. Ale to samo, sznycelka mi zamówili, tatarka dobrego, piwko pszeniczne, ogóreczek dali i przyszło mi ten i Zuzia się ma. Zuzia prawie wypiła drinka. Oczekiwali na swoje lody. I Zuzia zamówiła lody sobie i rosołek. Nie, lody. I rosołek. A rosołek na deser. Rosołek na deser. No, to Zuzia ma taki deserek i samy. Bez owoców Zuzia chciała i bez niczego. Nagry się nad kucharkiem, żeby ci nie wyleciały, bo będzie płacz, jak wylecą. A tam taki wiatr się zbiera, patrzcie się. Aż te parasole zdmuchnie. A my jesteśmy w środku. Jest klimatycznie. No tak może być, nie? No tak, mówię. No, tutaj się wszyscy, właśnie rozminowamy zagon, bo wszyscy się przesiedli. Oni przyjmują zamówienia po stolikach i teraz muszą, jak do płatności dojdzie. Bo tu jeszcze kto nie zamówił, ten też się może po twarzy, nie? No. No, jak do płatności dojdzie? No właśnie, bo się wszystko... Tak, bo to się wszystko teraz mieszało. Bo cały ogródek był. Teraz część weszła do środka. Część se poszło. Część się odmówię. Szybko parasole składali kelnerzy. I już jest tutaj tatarek. Tatarek tylko się nie szkli, ale może będzie dobry. Tylko, że on chyba mielony, wysiekany. Dodatki, żółteczko, wszystko jest. A tu karpaccio wołowe. Pijemy. Smacznego. Ale wiatr. Zuzek, to tam. Dobrze?
A, co się stało? Dać ci to? Nie, to wielkie świnie. Ale jakie ty świnie? Fajnie, Maksiu? Jak tam? Fajnie? Fajnie, nie? Fajowo, tutaj tak, w restauracji jesteś, tak? Tu tacie tatara dali zepsutego, stare mięsko było, no. A tata oddał i dali nowe Karpacie. No, idziemy, Maksiu. No, a zaraz chłodno, deszczyk spadł. Nie, Zuzia? Została lizaka w knajpie. Ładnie popadał deszczyk. Tu chyba sprzęt trochę panom zalało, bo to trochę wiatr był. No nie. I deszcz pada. Stoimy w bramie. Może przestanie padać. Nie? Aga je kołacza. Zjadła. Zuzia ogląda bajki, ale zaraz rozładuje się telefon, nie będzie oglądać, się będzie czaić. Maksimum. Wszystko w tyłku. Deszczyk pada na spadulic. Jedziemy sobie. Maksiu, tak, ty z łóżka trochę, nogi zmoczone pewnie, ale jest okej. Okay. Idziemy. Jest. Wleźliny. Jest wleźliny, kurde, bo są tam schody. Tak strome i dużo schodów. I musieliśmy iść schodami. Z tego odpiąć. Maksia tutaj wnieść. Jeden wózek, drugi. Maksia ledwo zipi, ale jeszcze. Zipi, ojciec mokry, bo też pada. No i pod też ale jest. Ale fajnie. Tak fajnie, no. I lecimy. Tutaj mamy ramenik z Tchao. Tu był makaron pesto. Nie wiem, czy dobry, czy nie. Taki średni. A tu danie ramen takie. Spróbujemy. No. Cieszymy sobie. Pizzę zamówili. I tam jeszcze patataj. Ramenik. A już. Cześć, Luzia. Pomachaj. Ej, bo będziesz na kamerze taka brzydka. Musimy Macie jeszcze wziąć. Wykombinować. 12, no. Dobra. Lecimy, Macie. No mam ją prawie. Jeszcze nie jesteś taka niegrzeczna. Mam ją prawie. Gdzie tu zapłaś? Tak tam zapłaś? No to podnieś. Naprawdę. Jesteśmy tutaj w takim śniadanka dają, Bonjour Café. Letnie menu jest, tu macie menu. Może dzisiaj coś na śniadanie będzie dobre, bo wczoraj my się zawiedli. Wszystko było średnie albo nie do zjedzenia. Te rameny to wszystko wyrzuciłem do kosza. A to, że jest niegrzeczne. No ale właśnie nie wiem, czy na słodko wziąć, czy na ten. To ja wziąłem na słodko, tam w mali. To już pod wódą. Ale rozumiem, że tam jest jakiś karty. Nie wiem. Mamy herbatkę. Bonjour Café. Kawyczka. I rogalik. I Maksiu płacze. Zuzia je tartę. Z owocami. Dobra. I tu Zuzia będzie miała jaszniczkę chyba. Też zjesz, nie? Jak dasz radę, nie? To ma kolor panka, herbatka. No i jajeczniczka dobra, tarta też dobra. I pasta jeszcze też dobra, nie? Wszystko dobra. Babcia widziała i będzie się cieszyć, że ty jadłaś. No, Amciu. No. I pomachaj babci. I pokażę, jak jesz jaśniczkę. Dobra jaśniczka, nie? Widzisz?
teraz pokaż dziadkowi. I tak Zuzia je jajeczniczkę. Ładny masz balonik? Ładny balonik. Już idziemy szukać. Idziemy szukać Zuzia lodów. Dobrze? No. Tata prowadzi jedną ręką i się nagrywa. Wrzuciłaś już pieniążka? Nie, wrzuca na szczęście pieniądze. Może Zuzia macie na szczęście wrzuciła na to? Nie. Pozdrawiam Tomka. Pozdrawiam Tomka. Dobra. A tak, żeby nie pogryzła za bardzo? Żeby tak po prostu sobie gryzła na zasadzie... A żeby nie zjadła. Dobra. Zuzia, chodź. Nie. Chodź. Co, co? Tutaj fajnie. Tutaj fajnie, ale...